Siema, hejos. Krótki odcinek z mojego garażu. W końcu do garażu trafiła beta. Teraz mam ją przy domu. Będę mógł sobie jeździć, kiedy będę tylko chciał trenować. Oczywiście wheelie, jazdę na kole. Będę chciał też potrenować wolną gumę. Rzadko miałem okazję to trenować, ale po prostu teraz będę mógł to sobie nadrobić. Marzy mi się oklejna na BT 350. Chciałbym ją w kolorze czarnym z dodatkiem czerwonego, białego, tak jak miałem tą BT 300. Co jeszcze? No, po prostu dużo się zmieni. Będę po prostu dużo śmigał tutaj na obwodnicy, na kole, także jak ktoś ma blisko, to niech wbija, na pewno mnie spotka. Czy w Komaszycach na przykład. No i tak po prostu chcę rozwijać tą jazdę na kole. Terenu tutaj nie mam za bardzo, żeby gdzieś pojeździć. Blisko las, ale tam leśniczy bardzo goni. A tak po takich drogach to mi się nie chce. Co? No i będę ją serwisował tutaj właśnie w tym garażu. To jest jedyny sprzęt, który będę miał przy domu. 2-3 lata temu miałem tutaj na miejscu BMW 650, 701 Husqvarna, gdzie na co dzień właśnie trenowałem jazdę na kole. I co jeszcze miałem? 350 Husqvarna też. Ale potem wszystko przeniosłem w jedno miejsce. No i z jazdy na kole, no to tam po prostu no sporadycznie, raz tam na 2-3 tygodnie sobie wyjeżdżałem. A teraz po prostu będę mógł to trenować do woli, ile będę po prostu chciał, ile będę miał siły. No, tak to wygląda u mnie. Zimno tu, nie jest tutaj ogrzewane, ale beta powinna tutaj odpalać bez niczego. Powiem wam szczerze, że jak tylko kupiłem tą betę, to nigdy nie odpalałem na ssaniu, po prostu zawsze była gdzieś w jakimś ciepłym pomieszczeniu, ale zobaczymy teraz, tutaj jest, nie wiem, około teraz 15 stopni, w nocy schodzi tam do koło zera. Pali bez problemu. No i powiem wam, że po prostu no chciałbym sobie na święta taki prezencik zrobić i okleić ją ładnie. Plastiki nie mam aż tak za bardzo poniszczonych, jedynie trochę tam poobcierane, ale żadne nie jest pęknięty z plastików. Ta stara okleina oczywiście fabryczna schodzi sama. Tu już musiałem pozrywać, bo to samo odchodziło. Została tylko tutaj na tych bocznych plastikach. No i tak bym chciał, no pod czerwoną ramę, pod czerwone siedzenie. No coś takiego fajnego, co by kontrastowało. No fajnie by było jeszcze FMF-a tutaj wstawić wydech, ale jest bardzo drogi, dlatego że do bety po prostu są dedykowane wydechy i tylko po prostu pasuje taki z kolektorem właśnie tutaj aż odtąd. To trzeba całe po prostu kupić. Nie ma tutaj rozkręcanego, że po prostu sobie jakąś końcówkę założę, tylko muszę po prostu razem z tą rurą zamówić. No wiadomo, tutaj to jest poobcierany, no bo od butów musi być. Denerwują mnie te zbiorniki, że tak żółkną od tego paliwa. Jakby nie wiem, to po prostu nówkę kupujesz, masz ładnie biały ten zbiornik, nie? Po jakimś czasie po prostu one zabarwiają się od benzyny. To jest trochę denerwujące, a zwłaszcza w KTM-ach, nie? W tych starych, jak tam KTM ma, nie wiem, z 10-12 lat, nie? To już jest po prostu żółta. No, z zawieszeniem nie będę nic kombinował, bo zawieszenie mam ustawione pod siebie. Jedynie w Raptorze zawieszenie by można wymienić w przodzie, na przykład na Foxy, ale to są kosztowne rzeczy. No i patrzcie, wy tutaj zawsze pytacie mnie, oczywiście na Facebooka, do prywatnych wiadomości o tym, że nie sięgacie do motocykla. Słuchajcie, ja sobie to wyciąłem, tą piankę, i po prostu jeszcze raz oprzyłem materiałem.
Wiadomo, jak ja nową oponę założę, napompuję tam ją na 1,1, no to też nie sięgam ledwo co palcami do gleby. Ale wiadomo, jak sobie tutaj 0,5 zrobię ciśnienia. Siedzenie mam przy 1,75 m moim. Sięgam normalnie przy tym wyciętym siedzisku. A jeszcze tablica rejestracyjna mi brakuje. A i smar muszę przywieźć. Bo ludu. Trzeba łańcuch nasmarować. A już się nowa bajk skończył. Aha, i pytacie, jakie mam przełożenia. 13 na 50. O, pytacie jeszcze, z jakiego biegu tam się uczyć najlepiej. Ja wam zawsze mówię, jak macie mocną maszynę, to z czwórki. Jeżeli macie powyżej 250 pojemność, to próbujcie z czwórki. A ja na przykład w tej chwili, no to latam trzeci bieg i w górze zmieniam na czwórkę, potem na piątkę i tak po prostu sobie lecę. Napęd u mnie też jest w porządku w becie. Podnóżki też nie starte. No mało ma najechane. Dobra, to było tutaj. Zrywałem właśnie to niedawno. No musi być. A, jeszcze filtr. Zobaczę. Bo ja założyłem sobie tą osłonkę teraz. Czyściuni. Patrzcie, widzicie, taki czepek jeszcze założyłem, żeby chronić przed piachem. Takim suchym. Jak gdzieś na żwirownię się pojedzie i po prostu bardzo mocno się kurzy, no to tutaj to wszystko ładnie osiada. I nie trzeba często myć tego filtra gąbkowego. Takie rozwiązanie Bleku ma. No i lusterko, pytacie o lusterko. Lusterko to jest rowerowe lusterko za 2 sztuki 10 zł. To kiedyś tyle to kosztowało. W sumie kiedy kupiłem to, no nie wiem, z 4 lata temu te lusterka. Co prawda nic w nich nie widać, ale są przepisowe. I tak się zastanawiam jeszcze, czy czasami nie wymienić na dziesiątkę tą pompę sprzęgła. Teraz jest dziewiątka. Na hard enduro, na super enduro, no to jest idealne, ale tak do jazdy na kole to wystarczyłaby mi dziesiątka. Ona naprawdę ma słabą przepustowość, beta nie poleca właśnie dziewiątek. Po odpaleniu, no musi się dobrze nagrzać olej w skrzyni biegów, żeby to dobrze pracowało. Po prostu żabuje, lekko puścicie i już po prostu jest od razu start. Po prostu tak żabuje. Musi się dobrze nagrzać i wtedy trochę podpompować i wtedy jest już płynna praca tego sprzęgła, a tak to po prostu tak żabuje. A jeszcze płyn miałem sprawdzić w chłodnicy. Jest, bo był, trzeba dolać. Ale to dobrze, mam na firmie płyn do chłodnicy. Jaki tu stosuję? Żółty. Żółty, taki fluo. Nie pamiętam teraz nazwy. No i co? Tutaj, jeżeli chodzi o chłodzenie w becie, no to mam założone węże silikonowe i wentylator. Wszystko w oryginale. I wyrzucony termostat. No i odmę bym musiał sobie to jeszcze wyprowadzić, bo teraz idzie do filtra. Muszę ją rozebrać i wyprowadzić. O, w becie to jest fajne otwieranie w ogóle tutaj całego siedziska, nie? Na jeden klik, na jeden przycisk. Tak samo dojście do filtra powietrza jest po prostu rewelacyjne. W Chińczykach takiego czegoś to nie ma. Niestety, a powinni coś dobrego wymyśleć. Na przykład w Kajo trzeba wszystko porozbierać, żeby dojść do filtra. To jest właśnie bez sensu. Trzeba po prostu, to wszystko musi być, no, tak nawet jakbyście mieli codziennie tam zaglądać, zrobione. Bez żadnego rozkręcania. Tak to powinno być. Ale was w konia zrobiłem, nie? Miał być krótki odcinek, a wyszło ponad 10 minut. Elo, nara, trzymajcie się. Pozdrawiam, trenujcie jazdę na kole. Spotkamy się na wiosnę, latem i zobaczymy, jakie Bleku będzie miał wyniki. Elo. Szybko ciemno się robi, a jakby to wam powiedzieć, czyli
Dużo jazdy na kole, czyli powrót do starych odcinków, czyli spotkania z widzami, jazda na kole, wolna guma. Elo, trzymajcie się.